Małgorzata Tomaszewska, znana z pracy w Telewizji Polskiej, doświadczyła wielu trudności w ostatnim okresie swojej ciąży, które były związane nie tylko z wyzwaniami zdrowotnymi, ale również z nagłą zmianą sytuacji zawodowej. 15 października w TVP doszło do licznych zwolnień, które dotknęły także Małgorzatę, mimo że była ona na urlopie macierzyńskim. Jej zwolnienie wywołało szereg reakcji, w tym publiczne wsparcie ze strony byłej szefowej, Joanny Kurskiej. W trudnych chwilach, kiedy Małgorzata szykowała się do porodu, musiała zmagać się nie tylko z presją związaną ze zmianą w pracy, ale także z poważnymi problemami zdrowotnymi. Trafiła do szpitala z grypą typu B, co jeszcze bardziej skomplikowało sytuację. Ostatnie momenty ciąży były naprawdę ciężkie, do tego trafiłam do szpitala z grypą typu B. Okazało się, że mała bardzo łagodnie ją przeszła, więc skończyło się szczęśliwie, wyznała w rozmowie z Faktem. Ta sytuacja podkreśla, jak ważne jest wsparcie dla kobiet w ciąży, szczególnie tych znajdujących się w trudnych sytuacjach zawodowych i osobistych. Opowieść Małgorzaty Tomaszewskiej, która mimo licznych przeszkód zdołała bezpiecznie powitać na świecie córkę Laurę, stanowi przykład niezłomności i determinacji. W szczególnie bliskich chwilach z dziećmi, Małgorzata dostrzega wyjątkowe różnice pomiędzy swoją córką Laurką a synem Enzo, zarówno w wyglądzie, jak i zachowaniu. Te obserwacje dzieliła się z czytelnikami w wywiadzie dla magazynu Twojego Stylu, podkreślając, jak każde z dzieci wnosi do jej życia coś wyjątkowego i jak bardzo są one dla niej ważne. Jej życie prywatne zawsze budziło zainteresowanie mediów, szczególnie po ogłoszeniu drugiej ciąży i dwóch rozwodach. Pierwsze małżeństwo z kierowcą o nazwisku Słomina zakończyło się szybko, a z drugim mężem doczekała się syna Enza. Rozwód w 2022 roku oraz kolejna ciąża przyniosły falę plotek i spekulacji na temat ojca dziecka. Media szybko zaczęły sugerować, że może nim być Aleksander Sikora, z którym Małgorzata prowadziła pytanie na śniadanie. Prezenter stanowczo zdementował te informacje. Mimo początkowego zamiaru zachowania w tajemnicy tożsamości ojca Laury, z czasem Małgorzata zdecydowała się podzielić więcej informacji na jego temat, by zakończyć spekulacje. W wywiadzie dla Gazety Wyborczej otworzyła się na temat swojej nowej relacji. Podkreśliła, że obecny partner to osoba, która wnosi w jej życie stabilność i wspiera ją zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym. Małgorzata podkreśliła, że obecnie jej priorytetem jest rodzina i chce chronić swoje życie prywatne przed nadmierną ingerencją mediów. W rozmowie z shownews.pl wyjawiła, że jej partner, Robert, którego poznała ponad 2 lata temu, nie jest związany ze światem show, biznesu. Prowadzi własny biznes w innej branży, co pozwala mu zachować pewną anonimowość i oddzielić życie prywatne od medialnego zgiełku, z którym musi mierzyć się Małgorzata. Prezenterka nie kryje, że Robert jest dla niej ogromnym wsparciem. To wspaniały mężczyzna, który bardzo mnie kocha i mocno wspiera, mówi Małgorzata, podkreślając jego rolę zarówno w jej życiu, jak i w życiu jej dzieci. Robert zdobył uznanie nie tylko jako partner życiowy, ale także jako ojciec dla jej córki Laury oraz ojczym dla syna Enzo. Zabawne są opowieści Małgorzaty o tym, jak Robert już teraz martwi się o przyszłość swojej córki, obawiając się zainteresowania chłopców, gdy Laura dorasta. Małgorzata podchodzi do rodzicielstwa z wielkim zaangażowaniem. Przed narodzinami Laury powróciła do studiowania psychologii, aby lepiej zrozumieć i przygotować się do roli matki dwojga dzieci. Chociaż niektórzy mogą jej podejście uznać za przesadne, ona sama jest przekonana o jego słuszności. Niektórzy śmiali się, że jestem matką wariatką, ale i tak już wiem, że Laura będzie córunią tatunia, to już widać, dodaje z uśmiechem. Takie szczere wyznania pokazują, że nawet osoby publiczne, jak Małgorzata, pragną normalności i stabilizacji, które Robert wnosi do jej życia. Pomimo trudności i wyzwań, jakie niesie życie w blasku fleszy, Małgorzata znajduje szczęście w rodzinnym cieple, którego doświadcza każdego dnia.